Siemanko, dzisiaj nie jesteśmy jakoś super daleko, ale też nie byle gdzie, bo w Szczakowej, to jest dzielnica Jaworzna, naszego rodzinnego miasta, a dokładnie pod stadionem klubu dzielnicowego Szczakowianki Jaworzno. Nagrywamy dzisiaj typowanie meczu Izrael-Polska, gdyż za tydzień jedziemy do Izraela na właśnie do spotkanie, a dokładnie lecę ja z moim kumplem. Klaudia z malutką zostaje w domu. Niestety. Tatuś będzie się sam wygrzewał. Zaraz się zaczyna trening piłkarzy Szczakowianki Jaworzno i po treningu zagadamy i zapytamy się, jak obstawiają wynik meczu. Także jeśli chcecie zobaczyć, to oglądajcie. Hej! A jaki ty obstawiasz, że będzie wynik? To miejsce darzę szczególnym sentymentem. Pamiętam, jak byłem malutki i razem z tatą na rowerach przyjeżdżaliśmy pod płot tam z boku i oglądaliśmy sobie mecze, wtedy jeszcze trzecioligowej Szczakowianki Jaworzno. To były takie momenty, w których oni z roku na rok awansowywali coraz wyżej i potem pamiętam, jak chodziliśmy na ekstraklasy już na ulicę Krakowską. Także miło wspominam to miejsce. W późniejszych latach też często bywałem na tym stadionie tu i na ulicy Krakowskiej. Także pozdrawiam wszystkich chłopaków, których też tam poznałem. Specyficzne położenie tego stadionu pozwalało na oglądanie meczów nie tylko tym osobom, które kupiły wejściówki. Zobaczcie, spokojnie z okien można było oglądać całe spotkania za darmo. Pokuszę się o stwierdzenie, że lepszy widok mieli ludzie z balkonu, bloku, który jest tam za mną. Także dosyć ciekawe położenie. Szczakowa swoje prawa miejskie uzyskała w 1897 roku. Funkcjonująca na granicy trzech zaborów miejscowość stała się ważnym szlakiem komunikacyjno-handlowym. Po blisko 60 latach w roku 1956 została przełączona do Jaworzna. Nie straciła jednak swojego wyjątkowego charakteru. I choć na pierwszy rzut oka najlepsze lata ma już za sobą, to wciąż przy Kościuszki 1 możemy usłyszeć bicie jej serca. Dobra, jesteśmy po treningu piłkarzy Szczakowianki na siłowni klubowej. Ja mam parę pytań tutaj do zawodników. Nie tylko odnośnie typowania meczu Izrael-Polska, ale coś, co mnie tutaj nurtuje i ciekawi najbardziej, to co was, chłopaki, motywuje do tego, żeby co tydzień wychodzić na murawę i dawać siebie 100% i również w swoim wolnym czasie, bo ja z tego, co się orientuję, wiem, że wykonujecie też inną pracę, nie jest wasz główny zarobek. Co was motywuje do tego, żeby przychodzić na treningi i co tydzień dawać siebie 100% na meczach? Tutaj, żeby to nie zabrzmiało w jakikolwiek sposób, trener, który stworzył ludzi, grupę ludzi, którzy na swój sposób są każdy jest jakoś inny dokładnie. A to tworzy całość. A całość indywidualności tworzy jeden zlepek, gdzie pozwala nam to na chwilę obecną być liderem Ligi Okręgowej i gramy, walczymy, idziemy do przodu i coś fajnego się tu tworzy w Jaworznie, w drużynie Szczakowianki i mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Chodzi o to po prostu, że jak na przykład ja będę miał problem o drugiej w nocy i wiem, że wyklęcę do Cichego, to... Czyli do mnie. Do Łukasza, to on drugiej wstanie i mi pomoże z czymkolwiek. Tak samo jest z Igorem i z całą drużyną. Tworzymy kolektyw. Dokładnie. Przede wszystkim nie można też zapomnieć o kibicach, którzy jeżdżą na mecze, przychodzą w tak licznym gronie, dopingują. Tutaj można by było wymieniać wiele osób, też na przykład panie, które robią tak fantastyczną oprawę na meczach, włącznie z poczęstunkiem. Wszystko, całość. Całość naprawdę od pewnego momentu zaczęło przybierać jakąś taką fajną formę. I tak jak powiedziałem, no oby dalej, oby do przodu, oby awans. Okej, dzięki. Dobra, dzięki.
No dobra, a jaki obstawiacie wynik meczu? Polska-Izrael? Izrael-Polska? 1-2 dla Polski. 1-2 dla Polski. 1-3. Cichy 1-3. Chłopaki? 1-3, ja tak samo jak cichy. Okej, okay, tutaj? Wypowiedzcie się. 1-0, bezpiecznie. Dobrze. No Izrael. To się wytnie. 0-2. Okej, okay, optymistycznie.